Proszę księży, kilka refleksji jeszcze odnośnie do dyskusji, która tutaj miała miejsce. Ja nie potrafię najpierw, odnosząc się do ostatniej sugestii, odpowiedzieć, jak wygląda sytuacja tej kaplicy cmentarnej na Dołach. Ja rozumiem generalnie potrzebę duszpasterską takiej kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Po prostu zobaczymy, jeśli to będzie możliwe, przy oczywiście odpowiednim zabezpieczeniu, to dlaczego nie? Oczywiście, gdy chodzi o kształtowanie rzeczywistości, świadomości biblijnej, no to jest fundament. Jeśli coś takiego udałoby się zorganizować dla niepełnosprawnych, to tym bardziej ważne, że ci ludzie częstokroć przykuci, czy do swoich wózków, czy nawet do obuszek, mają wiele czasu na medytację, na modlitwę. I dla nich takie pogłębienie biblijne niewątpliwie byłoby wielką pomocą w znoszeniu tego losu, jaki stał się ich udziałem. Jak zwykle problem pieniędzy, tak? Zobaczymy, nie wiem, cokolwiek, co dałoby się tutaj uczynić, ale na pewno bardzo to jest ważne. Sytuacja małżeństw. Ciągle to wraca i ciągle się pogłębia. Kryzys zachodniej Europy to kryzys rodziny, małżeństw. Od tego to się zaczynało, to się coraz bardziej pogłębia i odnosi się wrażenie właśnie, że jakieś siły są wielkie, jakby przede wszystkim zaangażowane w to, żeby rozbić rodzinę. Rodzina zresztą i Kościół to te dwa cele, które są ze sobą z jednej strony złączone, a z drugiej strony cele do walki, bo one jedynie, te dwie instytucje są w stanie przeciwstawić się skutecznie temu nowemu człowiekowi, którego chce stworzyć współczesna kultura, pozbawiając człowieka wszelkiej poczucia tożsamości, nie tylko historycznej, nie tylko religijnej, ale także nawet sięgającej już poziomu, wydawałoby się, nienaruszalnego, jakim jest poziom biologiczny. To cała przerażająca ideologia gender, która dla Ojca Świętego Benedykta jawiła się jako bardziej niebezpieczna niż nazizm czy bolszewizm, bo uderza w samą naturę człowieka. A potem wszystko już staje się wtedy możliwe. Gdy chodzi o to straszenie duchem, o którym złym duchem, czy widzenie złego wszędzie, takie niebezpieczeństwo niestety istnieje i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć także, co może zabrzmieć paradoksalnie, w odniesieniu do księży, którym została zlecona misja bycia egzorcystą. Ten temat był poruszany na spotkaniu biskupów diecezjalnych w sierpniu tego roku na Jasnej Górze. Ksiądz arcybiskup Schwords, arcybiskup katowicki, ten temat podjął, widać u niego ta sprawa staje się jakaś bardzo ważna, skoro na nią zwrócił programową uwagę. Co więcej, wysunął propozycję przyjętą przez innych księży biskupów, żeby opracować pewne vademecum dla egzorcystów. Vademecum, które z jednej strony ma na uwadze sposób ich postępowania i życia. Okazuje się, że jest jakieś pismo, czasopismo, które nosi tytuł egzorcysta, które dla niektórych stało się jakby organem egzorcystów polskich i nikt nie zwraca uwagi na taki drobiazg, że to pismo nie ma imprymatu, że nie wiadomo przez kogo jest wydawane, prawdopodobnie przede wszystkim dla celów komercyjnych i co więcej, że jest bardzo tak sprytnie uwiarygadniane tym, że niektórzy polscy znani egzorcyści publikują jeden czy drugi artykuł w poszczególnych numerach tego pisma. Więc wydaje się, że to wszystko jest dobrze, a w gruncie rzeczy tworzy się jakąś wizję manichejską świata, że są siły zła i wydawałoby się nawet silniejsze niż Pan Jezus. A przecież jak słyszeliśmy wyraźnie, to jest zresztą tradycyjna nauka Kościoła, Chrystus swoim zmartwychwstaniem zło zwyciężył. co wcale nie znaczy oczywiście, że zła nie ma. Bardzo na to zwraca uwagę także Ojciec Święty Franciszek, ale przecież nie można dochodzić do manichaizmu. A to zdaje się grozić i stąd także postulat, by zwłaszcza ci księża egzorcyści, którzy pełnią tylko tę funkcję, a nie pełnią żadnej innej funkcji duszpasterskiej, żeby oni pełnili tę funkcję tylko kadencyjnie. Bliskość z tym, co się przejawia jako zło, może powodować także zachwianie pewnej wewnętrznej równowagi. I jeszcze jedna rzecz, tutaj w nawiązaniu do tego, co mówił ksiądz biskup Adam, o konieczności budowania tożsamości także na płaszczyźnie patriotyzmu, znajomości historii. Otóż chciałbym księżom powiedzieć o pewnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 7 listopada tego roku. Otóż to jest czwartek, w katedrze naszej o godzinie 12 będzie odprawiona msza święta, podczas której zostanie poświęcona tablica polskim dzieciom zamordowanym w obozie, jak to się mówi, na Przemysłowej. To był, o ile wiemy, jedyny obóz koncentracyjny dla dzieci w całym tym, jeśli tak można powiedzieć, wielkim imperium nazistowskim, gdzie zginęło kilkanaście tysięcy dzieci od niemowlęca po 16 rok życia. I był to w gruncie rzeczy obóz, który miał na celu wyniszczenie biologiczne tych dzieci. Mało się mówi o tym, że raz, że w ogóle coś takiego było. Mało księży w ogóle o tym wie, ku mojemu zdziwieniu. Mało się mówi także o tym, że dzieci, które początkowo były w Auschwitz, a potem przywiezione tutaj do tego obozu, były zrozpaczone, że tutaj przybyły. Bo w Auschwitz miały lepsze warunki. Byli tam starsi, współwięźniowie, którzy pomagali. Tutaj dzieci były skazane tylko na siebie. Na straszną pracę, na lęk, na nieuchronność śmierci. Jeżeli w Yad Vashem jest cały wielki pawilon poświęcony tylko i wyłącznie dzieciom żydowskim zamordowanym przez nazistów. Jak tam się jest, to słyszymy co chwilę wymieniane imiona i nazwiska tych dzieci. I najczęściej jeszcze, ponieważ wymienia się także miejsca, gdzie one zginęły, pada słowo Polęd. Co dla nieznających tę historię Holokaustu mogłoby sugerować, że to Polacy zgotowali im ten los. Jeśli zresztą, jak księża mówią, wiedzą, mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, to skojarzenie jest bardzo bliskie. To musimy sobie postawić pytanie, dlaczego my nie pamiętamy o naszych polskich dzieciach. A były to dzieci akowców, wojskowych, którzy zginęli w 1939 roku. Były to dzieci rodziców wywiezionych na przymusowe roboty w głąb Niemiec, zgłodniałe, szukające pożywienia. Takie tu zginęły. Przywrócenie tej pamięci jest, uważam, wielkim obowiązkiem samych Łodzian, ale także Polaków. I stąd ta tablica, która będzie poświęcona, jak mówiłem, 7 listopada, dodam, że paralelna do niej będzie poświęcona w styczniu 2014 roku, upamiętająca tragedię w Radogoszczy podczas tak zwanego wyzwolenia. Obydwie projektują Państwo solscy i będzie to takie piękne zwieńczenie lewej strony tej ściany transeptu przy pewnej modyfikacji istniejących tam tablic. ta msza święta będzie z udziałem młodzieży, dzieci. O tym zostało powiadomione kuratorium i władze miasta. A dla młodzieży po mszy świętej odbędzie się marsz aż na Przemysłową. Młodzieży łącznie z naszymi seminarzystami. Bo to także jest budowanie pamięci i świadomości. Podczas tej pielgrzymki archidiecezjalnej do Ziemi Świętej, teraz we wrześniu, była grupka kleryków. Właśnie wyszliśmy z Jadwaszem, pytam, co to jest obóz na Przemysłowej. Nikt nic nie wiedział. Ktoś tam pomknął potem, że to chyba chodzi o Radłogoszcz. To daje obraz świadomości, właściwie braku świadomości odnośnie do jednego z najbardziej dramatycznych miejsc naszego miasta. To musi się zmieniać. I musi się zmieniać także przez pracę duszpasterską księży. No ale księża też się muszą tego nauczyć. Także pragnę, żeby takie marsze odbywały się tradycyjnie właśnie w tygodniu, w ciągu tych dniach, tych dni po uroczystości Wszystkich Świętych, bo to jest szczególny czas modlitwy za naszych zmarłych. Tam na Przemysłowej jest napis: odebrano wam wszystko, my nic nie możemy wam dać poza naszą pamięcią. Jak ta pamięć wygląda, to doskonale ilustrują fakty, o których teraz mówiłem. Tymczasem właśnie mamy coś im do zaoferowania. Naszą modlitwę. Matka Kościół nie zapomina nigdy o swoich dzieciach. Ludzie świeccy, raczej niewierzący, rzeczywiście nie mają nic im dodania. Po co mają dodać? Ale my mamy. Ich właśnie chodzi o to, żeby na tej pamięci serdecznej, na tej modlitwie budować także cząstkę naszej tożsamości. I to jest właśnie to, o czym bym chciał też księżom powiedzieć, mając na uwadze te najbliższe wydarzenia, które nas czekają. Nie wiem, czy jeszcze jakieś głosy, bo jeśli nie, to będziemy kruszyć, prawda? Tym bardziej, że teraz jest msza święta dla biednych i potem poczęstunek dla nich wszystkich tutaj w tych namiotach, które są wznoszone wokół.